zostały wypracowane wspólnie z dyrektorami publicznych przedszkoli oraz, jak to pan radny zaznaczył wcześniej, stosowałam dobre praktyki, które już miały miejsce w naszych przedszkolach i w przedszkolach sąsiednich. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast od 1 września 2015 wychowaniem tym objęte będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Skróci się więc wiek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Dzieci 6-letnie i 7-letnie rocznie 2008-2009 podejmie od 1 września naukę w szkołach podstawowych. Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych i 4 przedszkola niepubliczne, w tym jedno specjalne. Wszystkie dzieci z rocznika 2011-2010, to są dzieci 4 i 5-letnie, gdzie ustawodawca nakłada obowiązek na władze miasta do zabezpieczenia miejsc w przedszkolach publicznych, będą takowe miejsca miały zapewnione. Jeszcze zostaną wolne miejsca dla dzieci 3-letnich. I te kryteria przedłożone Państwu właśnie są po to, żeby ich zastosować w przypadku, gdyby liczba miejsc była mniejsza niż liczba złożonych wniosków. Bo może być taka sytuacja, że w jednym przedszkolu będzie liczba miejsc mniejsza, a więcej wniosków, natomiast w drugim przedszkolu odwrotnie. Więcej miejsc, mniej wniosków. Wtedy burmistrz miasta kieruje dziecko nieprzyjęte w danym przedszkolu do innego przedszkola, w którym są wolne miejsca. 5-letnie dzieci mają obowiązek przedszkolny, natomiast 4-letnie dzieci od 1 września mają prawo do wychowania przedszkolnego i prawo to pan burmistrz winien zrealizować. Od roku 17 obowiązek ten będzie, prawo do wychowania przedszkolnego będą mieć dzieci 3-letnie. Co więcej jeszcze? Mam dane demograficzne, liczba urodzeń i jak to się kształtuje obecnie, aktualnie w przedszkolach. Z roku 2011 dzieci urodzone, to są dzieci 4-letnie aktualnie, w tym momencie do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Kraśnik uczęszcza 153 dzieci, do przedszkoli niepublicznych 71 dzieci. Z roku 2010 uczęszcza z terenu miasta Kraśnik 213 dzieci do przedszkoli publicznych, do niepublicznych 59. Patrząc na ogólną liczbę dzieci zameldowanych w mieście Kraśniku, z 11 roku jest 302 dzieci, nie ma 78 dzieci, nigdzie nie jest zgłoszonych na dzień dzisiejszy do przedszkola. Z 2010 roku 49. Także obowiązkiem, obowiązkiem będzie zabezpieczenie 127 miejsc. A przedszkola od 1 września będą dysponować 425 miejscami. I tu mam rozpisane na poszczególne, także około 200 w starej części miasta i ponad 200 w dzielnicy fabrycznej, plus do tego przedszkola niepubliczne. Nawet przedszkola publiczne są zdolne przejąć dzieci uczęszczające w tym momencie do przedszkoli niepublicznych. Nie ma problemu. U nas w mieście Kraśniku nie ma problemu ze znalezieniem, z przyjęciem dziecka do przedszkola publicznego. Czy proszę jeszcze o pytania? Stąd, nie wiem, bo uzasadnienie to Państwu przekazaliśmy do projektu uchwały, że są to, jakie są kryteria ustawowe, 7 kryteriów ustawowych. Rada Miasta określa nie więcej niż 6 kryteriów i nadaje im wartość punktową. I dlatego bardzo proszę o podjęcie uchwały, która jest niezbędna
do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 15-16 i dalsze lata, póki się nie zmienią przepisy. Dziękuję. Pani Każdorowskiej. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Radna Andrzejka Marcinkowska, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam takie pytanie do Pani Każdorowskiej. Skoro mamy dużo miejsc tak naprawdę przygotowanych, mamy mniej dzieci ze względu na mierz demograficzny, to czy istnieje możliwość, że nasze miejskie przedszkola, jeżeli rodzice złożą wniosek do przedszkola, będą mogły przyjąć dwójpółlatków? Miejsca we wszystkich przedszkolach jest 425. Jak wcześniej zaznaczałam, że może się zdarzyć taka sytuacja, że w wybranym przedszkolu, na przykład w jedynce, jest miejsc 57, natomiast złożył wnioski 70 rodziców. Wówczas musi być przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne i we wniosku rodzic winien wskazać miejsce pierwszego wyboru, gdzie składa wniosek, gdzie do pierwszego wyboru winien złożyć dokumenty. Wskazać miejsce przedszkola drugiego wyboru i maksymalnie trzeciego wyboru, bo ustawa dopuszcza tylko 3 miejsca wskazania 3 miejsc. W przypadku nieprzyjęcia dziecka w przedszkolu numer 1 wniosek jest przekazywany do drugiego miejsca, wskazanego drugiego miejsca. Ale w pierwszej kolejności, stąd mówię, musimy zabezpieczyć 4-latki, 5-latki, w pierwszej kolejności 5-latki, 3-latki jeszcze mamy. W przypadku, gdyby nadal występowały wolne miejsce, 2,5-latki. I jeszcze chciałam zaznaczyć, że funkcjonują na terenie miasta żłobki niepubliczne, gdzie miasto Kraśnik przekazuje dotację celowo. Dotację celowo w wysokości 400 zł na jedno dziecko. A wychowaniem żłobkowym objęte są dzieci od 3 miesięcy bodajże do 3 lat. No w zależności tam jak, bo to są placówki niepubliczne, jak sobie tam stoi, tak jest na to, ale do 3 lat. Także nie ma najmniejszego problemu z edukacją przedszkolno-żłobkową w mieście Kraśnik. Czy też z edukacją szkolną. 461 dzieci opuści w tym roku przedszkola i przejdzie do szkół. Są to dzieci z rocznika 9 i 8. I dlatego tyle aż miejsc wolnych w przedszkolu. Następne roczniki, urodzeni w 2013, to są dzieci 2-letnie. No, w tym roku osiągną 2 lata. Jest tych dzieci 259, stąd maleje liczba urodzeń, bo rocznik 2011 302 dzieci było, 2010 321. Z 2012 wszystkich dzieci zameldowanych jest 256 i tu 259. Ponad 50 to jest 2 oddziały mniej. Co roku idzie ten niż demograficzny. Dziękuję za wyjaśnienie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Radny Tadeusz Kunca, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po tym co powiedział kolega radny, którym z oczu emanuje inteligencja i dobroć, aż się boję powiedzieć. Kolego Jarku, bo nigdy nie zapiszę się do Komisji Oświaty, bo uważam, że się na tym nie znam. A nie mogę też przejść do porządku dziennego nad takim projektem, który w moim przeświadczeniu jest legislacyjnym bublem pod każdym względem. Pod każdym względem. Proszę Państwa, przyjmujemy uchwałę, która określa kryteria i stanowi załączniki, ustala punktację. Jak rozumiem, będzie
każdy, kto złoży wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, zobowiązany do wypełnienia tych dokumentów. W uzasadnieniu, żeby było ciekawie, piszemy, że pięciolatków to nie dotyczy, bo jest obowiązek i czterolatków też nie dotyczy. Logicznym więc by się wydawało, że ta uchwała powinna dotyczyć ustalenia kryteriów dla dzieci trzyletnich wyłącznie, ewentualnie. Jeśli pani dyrektor mówi, że u nas w ogóle nie ma problemu z miejscami, no to chyba podejmujemy tą uchwałę wyłącznie, żeby spełnić ustawowy wymóg, bo to nie będzie uchwała, która nie będzie stosowana. Ale proszę Państwa, na litość boską, nie można tak, nie można robić aż tylu błędów. W uchwale piszemy w pobliżu przedszkola. Co to za pojęcie w pobliżu? Bez określenia, co znaczy w pobliżu, to jest kryterium nieczytelne. Nie można pisać czegoś, czego nie można sprawdzić. Proszę Państwa, chcę powiedzieć tak. Znając, niedawno przyszedłem do urzędu, jeden z kierowników okrutnie narzekał na biurokrację, bo poszedł w prostej sprawie do urzędu energetycznego i przeszedł drogę przez mękę. Powiedziałem, Wojtek, wszędzie tak jest w urzędach. Ja wracam ze starostwa przećwiczonym z geodezji i u nas też tak jest w urzędzie. Powiedział, to nieprawda. To popatrzmy, co my tworzymy. Popatrzmy, co my tworzymy. Przecież, proszę Państwa, to jest materiał, który nadaje się na newsa do tych wszystkich programów informacyjnych, które pokazują przejawy bezdusznej, bezsensownej biurokracji. Gdyby burmistrz Włodarczy poszedł do przedszkola, bo już jego dzieci wyrosły, i miał zapisać dwoje dzieci, i ktoś by mu dał do wypełnienia cztery oświadczenia na każde dziecko, to by powiedział, ja wiem, co by powiedział, bo go długo znam, kto to wymyśli. Proszę Państwa, cztery oświadczenia, gdzie w każdym pisze, ja niżej podpisane, zamieszkały, legitymujący się dowodem, oświadczam, że każde pod odpowiedzialnością karną, na miłość boską, jaką odpowiedzialność karną możemy straszyć człowieka, który deklaruje, ile dziecko zje posiłków i kiedy przyjdzie do przedszkola, na ile godzin. Przecież to jest koszmar, co jest napisane. To jest naprawdę bezsensowny koszmar. No proszę Państwa, nie można tak. Jestem świadomy, świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, ile dziecko będzie godzin w przedszkolu i ile zje posiłku. Naprawdę, nie piszmy tak dokumentu. Pani dyrektor Krystyno, jeśli Pani mówi, że Pani tak trochę zrozumiała ironii w swoim wystąpieniu w moją stronę, Pani czyta i uczy się z tych dobrych wzorców, wreszcie Pani uczy od liderów, od ludzi najlepszych. Ja zaraz Pani przekażę uchwałę też z Rady Miasta Stolicznego Krakowa. Jest dwustronicowym dokumentem, gdzie na jednym jest pięć kryteriów, w tym kto jest płatnikiem podatku w Krakowie. To jest bardzo istotne kryterium. I w jednej rubryce jest kryterium, w drugiej są punkty, a w trzecim jest, jakie dokumenty przedłożyć. Na jednej stronie. Bez oświadczeń, bez dowodów osobistych. Po co to komu? Kogo straszycie odpowiedzialnością karną za zgłoszenie dziecka do przedszkola? No to jest naprawdę, nad tym się idzie tylko zapłakać. Zapłakać się idzie nad tym dokumentem, tym bardziej ta punktacja. No ta punktacja, proszę Państwa, z tej punktacji wynika, no zobaczmy, czy ktoś myślał na to, że jeśli zamieszkuję w pobliżu, a taki, że zamieszkuję w pobliżu, to mi zależy, jak nie określili kryterium, to dostaję jeden punkt. Jeśli uczęszcza drugie dziecko kandydata w pobliżu szkoły lub żłobka, też napiszę, mam drugi punkt. Jeśli dostanę
dwa punkty dodatkowe za uczęszczanie już jednego dziecka do tego przedszkola, to mam 4 punkty. I 4 punkty jest za to, że dwoje rodziców pracuje. Czyli tata może być w Stanach, mama może chcieć mieć 8 godzin na chodzenie po butikach i udział u kosmetyczki i w gabinecie piękności i będzie miała tyle samo punktów, albo więcej, niż ci, którzy we dwoje pracują i nie mają coś z dzieckiem zrobić. W Krakowie za dwoje pracujących jest 84 punkty, a te resztę śmieszne kryteria mają po 5-3 punkty. Tam najważniejsze kryterium, jak ktoś spełnia, ma gwarancję, że nikt go z tyłu na tych śmiesznych kryteriach nie wychuśta. Po prostu ten dokument nadaje się w całości do zwrotu, wyrzucenia i poprawy. Taki wniosek stawiam. Dziękuję, wniosek przyjęty. Proszę o odpowiedź panią Teresę Kaszowską. Szanowny panie radny, nie zgodzę się, że jest ten projekt budny. Ja wykonywałam, stosowałam wymogi wynikające z ustawy o systemie oświaty, z rozdziału dotyczącym rekrutacji i te dokumenty są załącznikami oświadczenia i też jest wymóg przy każdym oświadczeniu właśnie zapis. Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. To jest wymóg ustawowy, panie radny. Poza tym dobre praktyki, nie było to ironii, bo już w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego uchwała Rady Miasta Lublin z podobnymi kryteriami jest opublikowana. Nasz nadzór wojewody jest lubelski. Sprawdza pod względem prawa uchwały z rejonu województwa lubelskiego. I ja się wzoruję na uchwałę województwa lubelskiego. Tak jak uchwała finansowych też województwa lubelskiego, gdzie regionalna izba obrachunkowa lubelska później przekłada jakieś zastrzeżenia czy uwagi, czy kwestionuje, unieważnia zapisy ustawowe, uchwały. Także nie jest to żaden bubel. Skoro projekt uchwały został uzgadniany, kryteria z dyrektorami, ja dyrektorów uważam na wysokim poziomie. Znają rodziców, znają dzieci, znają określenia, a w pobliżu, panie szanowny radny, wynika z każdego oświadczenia adres zamieszkania kandydata, adres zamieszkania rodzica. Kraśnik nie jest Warszawą. Wiadomo, gdzie jest ulica Niepodległości, gdzie jest ulica Mickiewicza i jaka to jest odległość względem miejsca zamieszkania i położenia przedszkola. Dziękuję bardzo. Adwokat. Dziękuję. Proszę adwokat. Pani dyrektor, ja nie zarzuciłem pani naruszenia ustawy. Zarzuciłem tylko, że ten dokument jest nielogiczny. To, co pani powiedziała, można przyjąć, bo każdy autor broni swojego dzieła, bez względu na to, jakiej ono jest jakości. Ja chcę tylko pani powiedzieć, że pani wie, czy to jest blisko, czy daleko, bo pani zna Kraśnik, to niczym nie świadczy. Ja napiszę, mieszkając na drugim końcu, że to przedszkole jest blisko. I na jakiej podstawie mi pani odrzuci ten jeden punkt, jak nie ustaliła pani, co to znaczy blisko, a co daleko. No przecież pani Krystyno, nie pracuje pani dzisiaj. Wie pani, że uchwała i kryteria muszą być opisane precyzyjnie. Więc proszę tłumaczyć, że członka nie zna Kraśnika. Znam Kraśnika, tylko trzeba napisać jasno. Blisko to znaczy co? Ja przekazuję pani burmistrz, której ufam, że dopilnuje, aby od jej podległych pracowników na sesję trafiały dokumenty wysokiej jakości. Przekazuję uchwałę Rady Miasta Krakowa, żeby zobaczyła, jak to prosty, jasny, czytelny, nie budzący żadnych wątpliwości dokument. I porównała sobie
z dokumentem, który nam przedłużono na sesję i niech mi odpowie na pytanie wówczas, czy chciałaby wypełniać cztery bezsensowne oświadczenia, dając dziecko do przedszkola. Dziękuję. Radny Jarosław Dobrowski. Bardzo sobie uwagi pana Tadeusza. Gorąco zachęcam, bo tu widzę ostrze takiego sporu, zostały wytyczone naszych urzędników, a bardzo niepotrzebnie z tym to raczej trzeba by było iść do Sejmu. Myślę, że powinniśmy debatować tylko o kryteriach, dlatego że ja rozumiem, z czego to wynika. No i tutaj odnoszę się do tych zapisów, które pan poruszył, o tym, że nie ma zaznaczonego tego, że to adresowane ma być na trzecio i czterolatków, no to po prostu wynika tak z ustawy. No to ja tutaj widzę, że po prostu urzędnicy z takiego zmysłu systemowego siedzą w tej branży, po prostu uważają to za oczywiste i praktyka jest taka, że jak jest coś w ustawie uregulowane, to w zasadzie to obowiązuje i nie trzeba na każdym kroku tego powtarzać. I taka jest sytuacja, jak się pan postawi w sytuacji właśnie rodziców, który idzie i chce coś załatwić i on po prostu dostanie tą informację i oni mu wytłumaczą, tak? A to, co jest dla nas, to jest w tej uchwale, myślę, że te kryteria są dosyć dobrze opracowane, bo opracowane na doświadczeniu dyrektorów ich autonomii i myślę, że fachowcy raczej przedstawili nam tę sytuację w ten sposób, zyskała jedno myślą akceptację Komisji Edukacji. A co do właśnie tych załączników, bardzo tutaj się z panem właśnie zgadzam, że taka jest ogólnie tendencja taka uwłaczająca wielu ludziom, żeby po prostu traktować wszystkich jako oszustów, że oni się poddają pod rygorem kary, oświadczają. No pełna zgoda, ale to jest rozporządzenie załączników, które muszą być przez nas respektowane. Dziękuję. Dziękuję. To radny Ryszard Kraszki, proszę. Szanowni radni, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, bo mówimy o tym, ustalamy te kryteria i wyszczególniamy to było. Natomiast z tego, co ja mam wiedzę, chociaż nie zajmuję się, nie jestem tej komisji, tym wiemy, że mamy bardzo dużo miejsc w przedszkolach i martwimy się w tej chwili o zapewnienie ich, żeby były wykorzystane przedszkola w 100% przez dzieci. I mam pytanie, ile w poprzednich latach dzieci były przyjmowane według tych kryteriów, które były w poprzednim roku wysyłane? Bo no tak, ale był wyższy, panie Mieszkowie, ale ile było takich przypadków, bo nas obliguje ustawa, żebyśmy określili to. Ale mówię, z mojej wiedzy wiem, że po prostu jest problem, żeby zapełnić wszystkie miejsca, bo to są nasze koszty. Nie dostajemy żadnej subwencji do przedszkoli, to są nasze koszty miasta. Dziękuję. Dziękuję. Głos chciała zabrać pani wiceburmistrz, pani Marzena Pomykalska. Prosimy bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rada, Panie Przewodniczący, Droga Rada Seniorów. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Wymóg podjęcia tej uchwały nie jest wymysłem instytucji miejskich miasta Kraśnia. Na taki obowiązek nakłada na nas ustawa o systemie oświaty. Państwo wiecie, że nikt z miasta Kraśnia jej nie wymyślił. Dodatkowe kryteria, nad którymi tutaj Państwo dyskutujecie tak burzliwie, musimy uchwalić również z wagą punktową, tak, ustawa o systemie oświaty stanowi. Chciałam zwrócić uwagę na fakt następujący. Projekt tej uchwały był konsultowany z paniami dyrektorkami miejskich placówek przedszkolnych. Podkreślam za panią dyrektor jeszcze raz, osób wykwalifikowanych i kompetentnych. Jeśli chodzi o projekt naszej uchwały, zwróćcie państwo uwagę na punkt, który zacytuję w paragrafie pierwszym.
uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka, jeden punkt. W uchwale stanowiącej dobrą praktykę, uchwale Rady Miasta Lublin 16 października 2014 roku dotyczącej tej samej sprawy, w paragrafie 5 czytam: uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka, jeden punkt. W materiałach, które przekazał mi pan radny, których jeszcze dogłębnie nie znam, na to zwracam uwagę, czytam jedno z kryteriów. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka, przełamane na miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem. Pozwólcie państwo, że postawię tu trzy kropeczki, bo uważam, że z pewną dyskusją troszkę się, drodzy państwo, zapędzamy w kozi róg. Nie przywiązujmy nadmiernej wagi do tego sformułowania, bo wydaje mi się, że naszą intencją powinno być to. Mamy placówki miejskie, ustawodawca nakłada na nas obowiązek opracowania kryteriów naboru dzieciaków do tychże placówek. Jak się okazuje, wszyscy przyjmują zbieżne kryteria, też muszą je punktować, a dla nas powinno być ważne, aby w tych placówkach przygotować dzieciom miejsca, a jak słyszymy z wypowiedzi pani dyrektor, te miejsca przygotowujemy, i żeby w tych placówkach zapewnić jak najlepsze warunki pobytu dla tych dzieci i zapewnić również zadowolenie tym dzieciom, jak i ich rodzicom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani burmistrz. Radny Tadeusz Mądrowicz. Ja wiem, Wysoka Rado, że pani burmistrz odpowiada z marszu. I to, że jej wypowiedź mnie nie satysfakcjonuje, to może brak czasu na przemyślenie tego, co powiedziałem, bo w zasadzie do postawionych przeze mnie zarzutów pani burmistrz się nie odniosła szczegółowo do żadnego. Tłumaczenie, że źle tworzone są ustawy, jakby za chwilę zderza się z takim oto poglądem, że nieważne, co tu zapiszemy, nawet jak zrobimy tę uchwałę taką koślawą, ważne jest, czy dzieci będą miały dobre warunki i dużo miejsc. Pani ma rację, pani burmistrz, o to nam wszystkim powinno chodzić. Tylko nam, radnym, powinno o to chodzić, żebyśmy przyjmowali dokumenty jasne, czytelne i takie, których nie można ośmieszyć. Ja uważam, że wymuszanie na człowieku, który przychodzi zgłosić dziecko do przedszkola, czterech bezsensownych oświadczeń jest po prostu urzędniczym, biurokratycznym koszmarem. Nigdzie takiego zalecenia nie ma. I pani burmistrz, kryterium to krakowskie, które pani postawiła znak zapytania, że tam oświadcza się, że to jest najbliższe przedszkole do miejsca zamieszkania lub pracy rodzica, jest wymierne, sprawdzalne. Natomiast u nas przyjęte kryterium, że jest blisko, to dla jednego blisko jest 5 km, a drugiego 50 metrów. No po prostu tak nie można, pani burmistrz, zapisywać w uchwałach. Nie można tak, bo to są nieprecyzyjne kryteria. I proszę, błagam, nie tłumaczcie, że gdzieś tam ktoś zrobił też źle. Dziękujemy. To radny Zbigniew Sienkowski. Wysoka Rado, pani burmistrz.
odnoszę się do tego, co wcześniej kolega członka powiedział. Też studiowałem akurat materiały krakowskie. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby Kasi do Krakowa przynosić. Może odwrotnie byłoby lepiej dla nas, no ale przyjmijmy, że to jest taki wstęp do głównego tematu. Ustawa daje 7 podstawowych kryteriów i danie potem samorządom uzupełnienia w 6 otwiera tą możliwość, żeby uzupełnić to, co powinno być podstawą, w ogóle do tego, żeby w sposób sprawiedliwy i powiem logiczny dokonywać naboru dzieci do przedszkoli. Mam takie pytanie. Jeżeli te kryteria dodatkowe tutaj, które zostały przedstawione, w pierwszym punkcie mówi o 4 punktach za pozostawanie w zatrudnieniu rodziców, to proszę powiedzieć mi, jak się zachować w sytuacji takiej, kiedy dziecko dostaje od poradni psychologiczno-pedagogicznej zaświadczenie, które wskazuje o konieczności objęcia wychowania przedszkola. Kolejna rzecz. Jak zachować się w sytuacji takiej, kiedy dziecko pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, bądź zagrożonej, albo z rodziny, gdzie jest ciężka sytuacja materialna. Ono już na wstępie nie ma ani jednego punktu z tego tytułu, a to są rzeczy takie, powiem szczerze, kluczowe. Jeżeli tego nie ujmiemy, hipotetycznie może być taka sytuacja. Rodzice, oboje pracujący, bądź piszący oświadczenie, to jest zgodne z prawem, bo pozostające zatrudnienie daje tyle możliwości akurat wypełnienia bez naruszenia prawa, że to wcale nie musi być zatrudnienie. Tak zresztą jak tu kolega mówi, ja nie będę uczył, w jaki sposób można to obejść, bo nie wypada mi, ale jest taka opcja i prawdopodobieństwo wystąpienia jest prawie 100%, żeby być. Natomiast jeżeli pracują, ich warunki materialne są takie, że ich jest stać na to, żeby zabezpieczyć w sposób bezpieczny dowóz dziecka. To dziecko, które akurat rodzice nie pracują, są bezrobotnymi, bądź niezaradnymi życiowo, bądź, tak jak mówiłem, rodzina dysfunkcyjna, nie dostaje się do tego przedszkola. Najbliższe przedszkole, które zabezpiecza miejsce, jest na przykład w drugiej dzielnicy. Ono musi wyjeżdżać wtedy. Pytanie za co? To co mały wystąpić do burmistrza, dodatkowe środki na darmowe przyjazdy i na opiekuna na ten czas. Trudno jest stworzyć system taki, który by obejmował wszystkie przypadki, ale wybudowanie tutaj na przykład w kierunku tego, czy to jest przedszkole, czy to jest stołówka, bo jak ja tam czytam, 3 posiłki, 2 posiłki, to są punkty. W Krakowie tam kolega, tak jak ja czyta, tam mówi się powyżej 5 godzin. Nie mówi się nic na temat posiłku. Wydaje mi się, że te punkty, bo jest, można ich wprowadzić 6. Czy one są faktycznie tak ważące, żeby stanowiło jedyne kryterium? Ja wiem, to jest trudno stworzyć taki dokument. Ja podejrzewam, że każdy z nas, który by usiadł do tego dokumentu, na pewno by stworzył takie zapisy, które by były podmiotem dyskusji innej. Ale uważam, że przeciążenie, to jest przeciążenie, 4 punkty, pierwszy, to jest naprawdę ryzykowne, tak bardzo. I w 2 punktach ujęcie godzin i ilości posiłków, to też mi się wydaje, że jest to nadmiar, że tak powiem, dbałości o istnienie albo cateringu, tego, który powstał w wyniku, że tak powiem, świadczenia tych osób, bądź istniejącej stołówki. Także prosiłbym o to, żeby zwrócić uwagę na takie czynniki, które mogą być naprawdę kluczowe. To, co powiedziałem. Opinia poradni, sytuacja, gdzie rodzina dysfunkcyjna jest bardzo trudna sytuacja na odbieraniu. Bo tego nie ma tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję z Państwa radnych. Chcę jeszcze zabrać głos w temacie przedmiotowym. Dyrektor Kaczorowska, Kryszina. W kwestii godzin posiłków. W naszych przedszkolach publicznych funkcjonują kuchnie przedszkolne. To się wiąże z zatrudnieniem personelu kuchennego i komu ten personel ma przyrządzać posiłki, czy do 5 dzieci, czy do 10, czy do 100. Poza tym w arkuszu organizacji przedszkola również jest zatrudnienie nauczycieli. Czy to zatrudnienie będzie obejmować dzieci tylko na 5 godzin, to jest pensum, 25 w wieku 4 lat, 3 lat, bo 6-latki, 5-latki, dzieci w celówkach, to pensum nauczycielski jest 22 godziny i tu trzeba dostosować też
arkusz organizacji siatkę godzin nauczycielskich, siatkę godzin obsługi i to ma istotne znaczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są chwili do zabrania głosu? Nie pani, w tym ostatnią uwagę, jedno zdanie, panie przewodniczący. Ja bym miał taki apel do nas jako radnych i do urzędników i do wszystkich, żebyśmy zrozumieli jedną podstawową rzecz, że służba zdrowia nie jest dla lekarzy ani pielęgniarek, tylko dla chorych, że szkoły i przedszkola są dla dzieci, a nie dla nauczycieli, obsługi i personelu. Musimy to zrozumieć. Oczywiście musimy dbać o te grupy zawodowe, to jest jasne, ale róbmy tak, żeby to dzieciom i ich rodzicom było wygodnie. A nie, bo ten argument ostatnio, który padł, o tym podwójnym kryterium ilości posiłków i godzin zatrudnienia. Proszę państwa, ważne jest to, żeby ktoś, kto, jeśli dla wszystkich dzieci mamy miejsca w przedszkolach, żeby rodzic idący zgłosić dziecko do przedszkola nie musiał wypełniać idiotycznych, nikomu niepotrzebnych kwitów. O to chodzi. Jeśli wszystkie dzieci mamy przyjąć, to on powinno być, nie złożyłeś żadnych kwitów na punktowanie, jak, to nie będą ci przyznane punkty. I jak zabraknie miejsca, to twoje dziecko się nie dostanie. Tyle. Nie składam żadnych kwitów. Składam wniosek o przyjęcie do przedszkola, koniec, kropka. Natomiast jeśli jest mniej miejsc, no to potrzebne są kryteria. Jeśli są potrzebne kryteria, muszą być mądre. A żeby potwierdzić spełnianie tych kryteriów, wymagane są dokumenty, ale nie takie bezsensowne oświadczenie. Dziękuję. Nie widzę chętnych zabrania głosu, zatem zanim podejmiemy głosowanie, informuję państwa, że w dniu 16 lutego tego roku Komisja Edukacji Rady Miasta Kraśnik opiniowała projekt tej uchwały i projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Kto z państwa radnych? Mamy wniosek formalny. Tak jest. Włożymy wtedy do tego członka, żeby projekt tej uchwały odrzucić, czyli odrzucić, żeby niejako nie głosować. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem Rady Urzędu przy odniesieniu się do góry? Kto z państwa radnych jest za wycofaniem? Wycofać, tak? Tak jest. Za wnioskiem Rady Urzędu przy odniesieniu się do góry? Siedem za. Kto jest przeciw? Dziesięć przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Dziękuję. Wniosek został odrzucony. Wobec tego przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wyraźnych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik. Proszę o podniesienie ręki do góry. Jedenaście za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Cztery przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy wstrzymujące. Uchwała została przyjęta większością głosów. Szanowni państwo, wasze 15 minut przerwy. Za każdym głosowaniem musimy mieć. Jeśli jedna osoba nie miała udziału. Raz nie głosował. Już się rozstrzygnęło. Już tak.
Tak, bardzo dobry. Na pewien okres... Ja myślę, że to był głosowanie. Myśmy nie czyli, że to do końca była godzina sytuacja. To może być częściowo. Tak, bo ja również w takiej dziedzinie po prostu życia się znajduję i w
naprawdę nie wiąże tak to z końcem. To tak jak ja mam zaburzenie i po prostu wielu producentów, to naprawdę jakby chcieli tak podchodzić do tematu, jak on gdzieś ciosny podciąć nogi, to naprawdę, wiesz co, tragedia. Nie zgadzam się z tym. To wszystko możesz sobie, Grzesiu, nie, powiedziałam ci, że on jest na tyle cwany, że on imieniem i nazwiskiem ci nie posłuży. Za to mógłbyś pójść do sądu, tak? On ci nie posłużył, ale to, co powiedział, no to będziesz miał w sprawozdaniu z dzisiejszej sesji i wszystko będzie napisane i możesz sobie to odsłuchać. I po prostu naprawdę, ja emocje mnie twierdzą, że mnie grają, ja nie powinnam emocjami działać, ale po prostu na to to boli, no. Bo ja wiem, w jakiej sytuacji nie jest nie jeden z przedsiębiorców kreśniczych. No. Czasem po pracy, nie. Ja też mam wrażenie,
dwoma. Ale już teraz tak chyba chociaż jak to tak. Ten nowy taki patrz. Mam nadzieję, że to jest teraz włączone. To masz prawdę. Było włączone, dobra? Ile punktów jest, tak? No właśnie. Właśnie. Jesteśmy przy 12, a przy 12, a wszystkich jest 20. Nie musisz się dać. No, tu jest opłata targowa, to będzie dyskusja. To jest wykreślone, to dobrze. A nie, coś nowego jest.
tam. Zejdziesz. Thank you.
zaraz. Powiem, że to już jest dobrze, bo pan co mówi, bo myślę, że... Nie, nie, nie. Marta ma to sprostować, bo ona była w błędzie. Dobry zapis jest. Jej kandydata rodzeństwa, ona że lata czytała. Nie, to jest to. Nie, tak czynno. Czyli przyjemne spożycie kandydat. Nie nagrał. Wyłączony mikrofon.
Słyszysz z tego, że jest na stronie miasta? Czy nie? Ale z tych poprzednich dwóch sesji? Ale to nie wiem, czy kierownik wrzucił, ale, ale są nagrane. Ale co, tam nie można to zrobić, jak kupowałam parę razy. Ja muszę tego sobie skopiować i wyciąć, jak głosuję. Dwa razy głosuję, mówię. Jednym głosowaniem dwa razy. To jest nagrane, bo to... Jest nagrane. No zależy, jak masz ustawione, czy na głosowanie? Ja na głosowanie zawsze. No to też. No, 20 minut. Przepraszam, że... A nic nie szkodzi. Już od sobą. No się nie jeszcze tam, opłata targowa. Na pewno. Obrady poprzednie. Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania punktu 12.
którym jest wyrażenie zgody na strzeże w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasta Krzaśni, położonej w Krzaśniku przy ulicy Odwodowej wobec stacji kolejowa. Proszę o przybliżenie tego projektu panią Katarzynę Piecę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W przygotowanym projekcie uchwały prosimy o wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Krasniku obręcz stacja kolejowa przy ulicy Obwodowej składającej się z dwóch działek. Działki numer 96 na 5 oraz działki 366 na 3 o łącznej powierzchni 38 arów i 62 metrów kwadratowych. Proponujemy sprzedaż tej nieruchomości w drodze przetargu, aby uzyskać jak największą cenę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan Kuczyk. Nie ma chętnych wobec tego. Informuję Państwa, że projekt przedmiotowej uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu 20 lutego i opinia została podjęta jednogłośnie przy 10 członkach komisji. Komisja Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorczości Inwestycji opiniowała ten wniosek projekt uchwały 19 lutego i ta opinia również została podjęta pozytywna jednogłośnie. Skoro nie ma chęci do dyskusji, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Osiemnaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, którym jest podjęcie uchwały Rady Miasta Krzaśni w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego z Sprawa Usług Komunalnych w Krzaśniku. Proszę panią Agnieszkę o przedłużenie projektu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały został przygotowany w związku z uchwałą podjętą 26 września 2014 roku przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Strefa Usług Komunalnych w Krasniku. Skład tego zgromadzenia to jest jeszcze skład z poprzedniej kadencji. Nie wiem, czy chcecie Państwo, abym omawiała poszczególne zmiany tego dotyczące w tym statucie. Może tak pokrótce, większość tych zmian dotyczy zmian przepisów prawa, nowe dzienniki ustaw, natomiast są też zmiany takie ważniejsze, które dotyczą zadań związku. Tutaj w paragrafie trzecim statutu związku dodano dwa nowe zadania, które związek mógłby prowadzić, czyli budowę i prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części oraz budowę i utrzymanie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli no w tamtej kadencji zgromadzenie podjęło tego typu tutaj zmiany w tym statucie, licząc na to, że te dwa punkty będą, że po prostu tutaj będziemy poszerzać działania związku o te dwa elementy. Pozostałe zmiany, tak jak mówiłam, wynikają ze zmian przepisów prawa. Jest również wykreślenie niektórych paragrafów, paragrafu 57, który mówi o tym, że do tej pory obsługę techniczną i organizacyjną zapewniał Urząd Miasta Kraśnik, a koszty tej obsługi były odrębnie księgowane i rozliczane jako koszty bieżącej działalności związku. Taka sytuacja miała miejsce, kiedy siedzibą Związku Międzygminnego był Urząd Miasta. W tym momencie związek został przeniesiony, także te wszystkie koszty ponosi odrębnie. Wykreślenie paragrafu 59, powołanie się na przepisy stosowane, na podstawie których został przygotowany statut, to wynika z pewnych sugestii
nadzoru wojewódzkiego, aby nie cytować zapisów oczywistych. Jest tutaj jeszcze istotna zmiana dotycząca wynagradzania przewodniczącego zarządu związku gminnego, który może być w tym momencie, jeżeli te propozycje zmian Państwo przyjmiecie w uchwale, będzie mógł być zatrudniony na podstawie wyboru. To są tego typu zmiany. Nie wiem, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, postaram się odpowiedzieć. Dziękujemy. Dziękujemy. Kto z Państwa radnych zechce zabrać głos? Radny Biotino, bardzo proszę. Proszę Państwa, wbrew pozorom, ta uchwała jest bardzo ważną uchwałą z tego względu, że być może wszyscy radni nie wiedzą tego faktu, takiego najważniejszego, że Związek Międzygminny składa się z 12, źle mówię, składa się z 8 gmin. Z 8 gmin ma określony majątek, wielomilionowy majątek i struktura właścicielska wygląda tak, że to miasto Kraśnik ma 75% udziałów. Czy 73, coś, ale przyjmijmy, że to jest 75%. Czyli miasto Kraśnik, które posiada 5 głosów, bo tak to wynika z tego statutu, dysponuje 75 udziałami, a ma 5 głosów. Natomiast pozostałe gminy, których jest w tym przypadku 7, no i tam po kolei to są Rzędów, Wilkoła, Rzeszkowice, aż Strzeszkowice. Aż Strzeszkowice, to jest ważne, ten rozrzut terytorialny. Posiada 25% udziałów. Czyli każde jedno głosowanie, proszę Państwa, ja przez wiele, wiele lat nie mogłem tego zrozumieć i wiele razy zabierałem tutaj głos z tej mównicy, w tej sali odnośnie tego, żeby ktoś wytłumaczył mi, dlaczego to tak się dzieje. Bo w żadnej spółce prawa handlowego chyba nie ma tak, że ktoś ma udział w 75%, 75% zainwestował pieniędzy, 75% udział ma w zyskach, stratach, 75% ma sytuacji takiej, kiedy pojawiłaby jakieś ogromne niedobory, nie wiem, jakieś inwestycje i te 75% ma do dyspozycji tylko 5 głosów. No po prostu to jest sytuacja niedopuszczalna. Wiele razy na ten temat rozmawiałem też z burmistrzem Dżugajem, z burmistrzem Butarczykiem. Oni podzielali to moje zdanie, bo trudno nie podzielić takiego zdania. I to jest podstawa tego, proszę Państwa, żeby nie dopuszczać do, że tak powiem, przepychania w tym momencie takich uchwał. Uważam, że najpierw powinniśmy zmienić to, co jest najważniejsze dla nas, dla naszego miasta, czyli najpierw prawidłowo zagwarantować głosy przy głosowaniu w stosunku do udziałów i wtedy faktycznie będziemy mówić, że to jest związek międzygminny i Kraśnik będzie się mógł pochwalić, że tak, mamy decydujący tutaj wpływ, możemy robić to, co chcemy, to, co zaplanujemy, bo mamy 75% udziałów. No naprawdę nie wiem, czy do Państwa radnych to dociera jeszcze. 75% udziałów, 5% w głosowanie. Każde jedne głosowanie jest głosowaniem przegranym, ponieważ gminy no, przekładają to po trosze na politykę, to są głównie wójtowi z PSL-u. Oni mają jakoś swoją wizję działania i oni każdą jedną uchwałę miasta mogą torpedować, więc to jest najważniejsze przy związku międzygminnym. Przez tyle lat, jak tutaj jestem na tej sali, 8 czy 10 lat, nigdy nie zmienialiśmy tego statutu, a teraz okazuje się, że zamiast zmienić coś, co faktycznie zmieni, co doprowadzi do rzeczywistego, właściwego funkcjonowania tego związku, to my będziemy tutaj debatować nad rzeczami, które moim zdaniem mają jak najmniejszy problem. Proszę Państwa, na tym związku międzygminnym w tej chwili i przez wiele lat można było wywozić azbest. Przez wiele lat funkcjonował ten proceder, było to składowisko i jest składowisko azbestu. W tej chwili proponuje nam się jeszcze tutaj, żeby nastąpiła budowa i prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części. Nie dopuszczajmy do tego, proszę Państwa. My jesteśmy gminą miejską, my nie mamy tutaj krów, świń, koni, natomiast
że tak powiem, w tym momencie powodujemy, że z siedmiu gmin, które są nawet tak bardzo odległe jak Strzeszkowice, chociażby będą jechały samochody właśnie z tymi zwierzętami. Ja nie wiem, jaka to będzie skala, ale myślę, że skala tego zjawiska jest duża, skoro wójtowie wymyślili takie zapisy. No i krótko mówiąc, proszę Państwa, w tym momencie uważam, że jeżeli wójtowie chcą załatwić jakieś swoje tutaj tematy, a na których miastu nie do końca zależy, to powinniśmy właśnie wykorzystać to do tego, żeby zmienić formułę statutu Związku Międzygminnego, a w innym przypadku po prostu te działania blokować. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, uchwała została przygotowana w związku z tym, że po prostu tak obliguje nas tutaj prawo i ta uchwała została podjęta przez, tak jak jeszcze raz powtarzam, w tym roku przez zgromadzenie, żeby zaczęło obowiązywać, żeby ten nowy statut w związku międzygminnym obowiązywał, muszą wszystkie gminy, czyli wszystkie rady gmin muszą podjąć również tą uchwałę, która została podjęta przez zgromadzenie. W tym momencie tę uchwałę podjęły tylko trzy gminy. Bylibyśmy czwartą gminą. Powiem tak, jeżeli chodzi o działania związku, na pewno działanie dotyczące tutaj budowy fermy jest, wydaje mi się, dobrym pomysłem i trzeba by było wpisać tego typu zadania do zadań związku. Sami wiemy dobrze o tym, jak wygląda funkcjonowanie związku. Jest to zarządzanie tak naprawdę wysypiskiem, które za 3-4 lata zostanie zapełnione i związek przestanie mieć jakiekolwiek dochody, czerpać jakiekolwiek dochody ze swojej działalności, natomiast zostanie z majątkiem, za który będzie musiał płacić dosyć duże podatki, czyli z gruntem do rekultywacji i z tym miejscem, które już jest rekultywowane, to jest jakieś ponad 2 hektary terenu. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę statutu, jak najbardziej jest zasadne podejście tutaj Zgromadzenia Związku do zmiany statutu, bo bardzo tutaj zgadzam się z panem radnym Piotrem. Przy takiej ilości udziałów, a tej liczbie osób, które zasiadają w zgromadzeniu, jeżeli chodzi o miasto, no jest to jakieś nieporozumienie. Natomiast żeby zmienić statut, musimy mieć w związku większość i po prostu przygotować nowy projekt statutu. Od tego mamy nowych przedstawicieli, którzy powinni się to zaangażować, się angażują już. My pracujemy już nad jakimiś nowymi zmianami statutu, propozycjami statutu. Niemniej no to zgromadzenie podejmie decyzję, czy taki statut zostanie przegłosowany i wejdzie w życie na przykład zmiana tych udziałów do ilości osób. Dziękuję. Dziękuję. Radna Wielka Kuźmowi. Ja tutaj padło tutaj takie stwierdzenie z ust pana radnego o azbeście, pierwszy raz słyszę i chciałam się zapytać, to dlaczego ten azbest od ilu lat jest tutaj przywożony do Kraśnika na to wysypisko i dlaczego my nic o tym nie wiemy, bo ja pierwszy raz dzisiaj to słyszę, jestem już tyle lat dawno. I dlaczego na przykład wtedy nas nie pytali o zgodę, czy można tutaj nam azbest pod nos przywozić, kiedy my walczymy, żeby wszystkie rury wodociągowe były powymieniane z azbestu, żeby na dachach już nie było azbestu, a tu nagle przywożą nam cały polski azbest. Ja się dzisiaj dowiaduję i nic o tym nie wiem. I czy na przykład jeżeli my nie wprowadzimy tego punktu budowa i prowadzenie rzeźbowiska zwierzęcych, to po prostu możemy to opuścić, czy jakoś zmienić właśnie w tej uchwale te punkty? Dziękujemy. Jeszcze raz pani Agnieszka Szymyna. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o składowisko odpadów niebezpiecznych, jest to składowisko prowadzone przez Zakład Zagospodarowania, nie przez Zakład, przepraszam, przez firmę Wodwód. Nie jest to składowisko miejskie. Oni uzyskali wszelkiego rodzaju pozwolenia. Myślę, że była już kilka razy na sesji Rady Miasta poruszana ta kwestia.
musiałam się bardziej zagłębić w dokumenty, jakie pozwoliły im prowadzić tego typu działalność, ale zapewne je mają. To są wszelkiego rodzaju decyzje środowiskowe, oni te wymagania spełnili. Tutaj to nie jest teren miasta, to nie jest miejskie składowisko odpadów azbestowych. Natomiast jeżeli chodzi o podjęcie tej uchwały z ominięciem tego punktu dotyczącego grzebowisk, to powiem tak. My musimy zagłosować, Państwo musicie zagłosować nad projektem uchwały w takiej samej formie, jak podjęło, jak ta uchwała wyglądała, została podjęta przez Zgromadzenie Związku. Tam jest nawet jedna literówka, ja ją też musiałam zapisać w tej samej formie. W tym momencie możemy albo całą uchwałę odrzucić i czekać, aż Zgromadzenie podejmie działania zmierzające do zmiany statutu, ewentualnie przyjąć w takiej formie, jak jest to w tym momencie. A któraś gmina odmówiła? Nie mam takiej informacji, że było to na którejś Radzie Gmin i została ta uchwała nieprzyjęta. Wiem, że 3 gminy taką uchwałę podjęły. Jeżeli Państwa interesuje, to zaraz powiem. Gmina Kraśnik, gmina Mikołas i gmina Urzędów już przedstawiły, złożyły podjęte uchwały do biura Związku Międzynarodowego. Nie musimy nad tą uchwałą głosować pozytywnie, możemy ją odrzucić, to już od Państwa zależy, możemy poczekać na zmiany w statucie, z tym, że no, blokujemy jakiekolwiek działania, jeżeli chodzi w tym momencie o no, rozwój tej najbliższej działalności, którą Związek i tak musi podjąć i tak, prawda? Natomiast nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, kiedy i czy przygotowany przez tutaj naszych przedstawicieli statut zostanie przyjęty przez zgromadzenie. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie, czy jedna uchwała podjęta negatywnie, czy nie podjęta w sumie, z któregoś punktu związku blokuje całą procedurę? Tak, wszystkie gminy muszą podjąć stosowną uchwałę, żeby zmiany statutu w całości weszły. Prawda, Anna Wien. Piotr Iwan, jestem również przeciwna podejmowaniu takiej uchwały w takiej formie. Być może zmotywuje to związek do tego, aby zrobić zmiany, stosowne zmiany w statucie. Jestem między innymi również członkiem tego związku i jestem przeciwna tej uchwale. Dziękuję. Radny Tadeusz Mucha, Panie Radny, zbliżył się. Ja również oczywiście jestem tutaj zdecydowanie za przedmówcami, czyli za radnym panem i naszą koleżankę. No, to jest faktycznie niewyobrażalne, żeby 25% miało 7 czy 8 gmin, a my jako jedna gmina 75, byśmy nie mieli do powiedzenia. Oczywiście tamte gminy przyjęły, no to w interesie jest, żeby przyjąć te uchwały. Przyjmą, to nie zdarzymy się, bo przyjmą wszystkie, aby my ewentualnie możemy to zablokować. I myślę, że trzeba się przychylić do tego, żeby zablokować to jednak, spróbować rozmowy. Bo wiadomo, bo możemy albo ewentualnie przegłosować i zobligować naszych radnych, którzy są przedstawicielami, o przyjęcie statutu, ale oczywiście przegrają tam, to wiadomo, z góry. Czyli myślę, że moglibyśmy przyblokować tę uchwałę i negocjować, po prostu negocjować. Dziękujemy. Radny Tadeusz Mucha, proszę. Zabieram głos, bo jedna z pani radnych zapytała, co ja na to. Chcę powiedzieć, że ja na to, żeby głosować czy za, czy przeciw, to chciałbym wiedzieć. Tu za dużo nie wiem. Nie wiem na przykład, jaki zakres tego zjawiska drzewowiska zwłok zwierząt i ich części i czy to jest dobra kasa i nieszkodliwe dla środowiska i nieszkodliwe dla ludzi i dla mieszkających w pobliżu? Nie wiem, bo może to być bardzo dobry biznes.
jeśli traktujemy związek, który mamy 75% udziałów, jako firmę, to nie powinniśmy jej ograniczać możliwości zarabiania dobrych pieniędzy, jeśli to nie szkodzi miastu, rzecz jasna. Mówię, nie wiem tego. Druga rzecz, której nie wiem, to czemu, skoro kończy się działanie tego związku, jak tu nam opowiadała pani nasza reprezentantka w związku i osoba odpowiedzialna za te sprawy w urzędzie, że to wysypisko już i działalność tego związku jakby się kończy. Dlaczego wprowadzamy zapis o zatrudnieniu tam przewodniczącego związku? Tyle lat przewodniczący związku działał społecznie, a teraz przewodniczący ma być na etacie, jak rozumiem, na podstawie z wyboru. Więc tego też nie wiem. I w związku z tym nie mogę głosować za uchwałą ani przeciwko uchwale. I miałbym taki wniosek, żeby tej uchwały dzisiaj nie przyjmować, żeby nasi przedstawiciele pochylili się nad jej zapisami i zadziałali w nowym składzie. Przecież działa w tej chwili już walne zgromadzenie tego związku. I żeby uwzględnić te wszystkie uwagi, które miasto ma od dawna. Czy inne gminy zgodzą się? Wątpię. Bo nikt nie chce oddawać władzy, to jest jasne. Natomiast czy musi każda gmina mieć swojego przedstawiciela? Uważam, że tak. Uważam, że tak. Czy wobec tego naszych przedstawicieli powinno być 30, żeby proporcjonalnie do udziałów? Niekoniecznie. Można głosować po prostu udziałami. To nieważne, ile ludzi siedzi na walnym, tylko ile ma głosu. Coś trzeba z tym zrobić, bo to, co Piotr Iwan mówi, już od dawna trąci taką ewidentną niesprawiedliwością, że władze sprawują inni, nie ponosząc ani kosztów, ani odpowiedzialności w takim procencie w tym związku. Dlatego proponuję odrzucić tę uchwałę w tej formie na dziś, a do naszych przedstawicieli zwrócić się z apelem, żeby podziałanie w związku i żeby trafiła tu uchwała zmieniająca statut w sposób korzystny dla związku i oczekiwań. Dziękuję. Panie Wieszko Szymule, jeszcze raz proszę. Szanowni Państwo, przygotowanie projektu tej uchwały, tutaj chcieliśmy Państwu po prostu zapoznać z tym tematem, żebyście Państwo zobaczyli, jakie tutaj są problemy w tym związku, jakie są propozycje zgromadzenia, jakie kierunki działań zgromadzenie chce wprowadzać. Jeszcze raz powtarzam, jak najbardziej tutaj zgadzam się tutaj z panem Piotrem, że naszym zadaniem jako przedstawicieli miasta Kraśnic w zgromadzeniu jest doprowadzenie do zmian w statucie tak, żeby te nasze udziały były adekwatne do naszej liczby głosów. To jest dokument, który został wprowadzony, przegłosowany na zgromadzeniu jeszcze w tamtej kadencji. Chcielibyśmy, żeby się Państwo po prostu z tym zapoznali, a teraz decyzja leży w Państwa rękach. Dziękuję. Wysoka Rado, jako radny będę kontynuował wątpliwości, które nam się tu wszystkim nasuwają i zastrzeżenia, czy to jest uchwała, która porządkuje, polepsza, czy cokolwiek nowego, pozytywnego wnosi, jeżeli chodzi o samo działanie i nasze relacje jako miasta, chodzi o właścicielstwo i prawo zarządzania. Myślę, że to są pytania natury prawnej, czy jeżeli pan burmistrz, Urząd Miasta jest wnioskodawcą tej uchwały, to dlaczego musimy głosować w ogóle na czymś, co mamy z góry narzucone? Tam jest to nielogiczne. W związku z tym, co pewnie z rozciągłości popieram wnioski o albo głosowanie negatywne, albo będzie porządkowe. Radny Tadeusz Łączka składa wniosek formalny o... Nie składa, tak? Dobrze, to może jest. Chcesz się jeszcze zadać głos? Jarek Janusz, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Burmistrz. Oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami, natomiast widać tutaj w zapisach, że wcale ten związek nie ma zamiaru kończyć działalności, ponieważ tam jest taki punkt o budowie instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, czyli te baterie fotowoltaiczne. No, kilka baterii to żaden biznes jest, prawdę mówiąc, ale to jest zaczątek jakiejś tam działalności i w jakimś to kierunku prawdopodobnie pójdzie, także nie możemy tego bagatelizować. Jeśli to ma dalej tak wyglądać, to musimy to wszystko uporządkować. I też jestem za tym, żeby przynajmniej na razie odrzucić. Dziękuję. Radny Marian, proszę, proszę. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, jako członek zgromadzenia miałem okazję być na pierwszym posiedzeniu. Po pierwszym posiedzeniu już się zorientowałem, że, no to, że nasz statut zgromadzenia jest ważniejszy niż statut, który mówi w parlamencie włoskim na temat wyboru prezydenta. Bo proszę Państwa, już po tym pierwszym posiedzeniu wniosłem taki wolny wniosek, że trzeba Państwa, proszę Państwa, coś zrobić, żebyśmy mogli wybrać przewodniczącego zarządu. Bo chyba Agnieszka potwierdzi, pani Agnieszka potwierdzi, że naszą kandydatką była pani Agnieszka. Odbyło się 3 głosowania i za każdym razem głosowania było chyba 6-5. Nie było wójta z urzędowa, który na zbory można było wiadomo, że no nie poparł mnie, to by poparł tego, jak to się mówi, do wójta gminy Kraśnik. Był wypadł, tam był 6-6. Dlatego tam w statucie jest zapisane, że przy każdym głosowaniu musi być większość kwalifikowana, 50+1. Dlatego w tym temacie uważam, że również powinno być ten status zmieniony. I tu popieram wcale odgłębić się pana Piotra, pana Tadeusza, no wszyscy, którzy mówią, że wprowadzić takie zmiany, żebyśmy my, no mając 75%, mogli przegłosować. Bo jak wiemy, no myśmy wyszli po 3 głosowaniach, żeśmy wyszli z faktem do następnego spotkania. No już jak wspomniałem we Włoszech, to w 4 głosowaniu ścigali człowiek, że jest kwalifikowany, to większość normalnych głosów i wybrali prezydenta. O tyle są lepsi od nas. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę pan prawda. Szanowni Państwo, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej dyskusji dotyczącej stref usług komunalnych, która się tutaj na razie dzisiaj rozpoczęła. W tej wcześniejszej kadencji, w poprzedniej kadencji Rady, no jednak nie było takiej zgody, żeby tak naprawdę miasto Kraśnik walczyło o to, co mu się naprawdę należy, bo jeżeli miasto posiada tam 75% udziałów, widocznie wtedy, kiedy to było tworzone, włodarze miasta nie potrafili zadbać o interesy. Tak naprawdę ta strefa usług komunalnych bez miasta nie mogłaby funkcjonować. Nie mogłaby funkcjonować. Dlatego burmistrz o tym mówił, ale wobec tutaj takiej postawy radnych w tej kadencji, czyli tutaj miażdżącej większości głosów, a żeby zacząć rozmowę i rzeczywiście wymusić na wójtach partnerskie traktowanie, bo tutaj chodzi wyłącznie o partnerskie traktowanie, i burmistrz, i pani Agnieszka, i pan burmistrz Dżugaj. Takie działania rozpoczynamy teraz, rozpoczniemy, jeżeli tutaj państwo decyzja taka będzie, rozpoczniemy je no, rzeczywiście egzekwować i spotykać się po kolei, rozmawiać z samorządowcami. Druga rzecz, jeżeli chodzi o budowę tej farmy fotowoltaicznej, no, to jest, proszę państwa, kierunek bardzo pożądany, aczkolwiek pierwsze projekty będą dopiero w drugiej połowie tego roku, więc to nie jest jeszcze nic takiego, co mogłoby to zablokować, czy ewentualnie zaprzepaścić tą szansę, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie to na pewno ewidentny no, sygnał. Panowie, no siadamy do rozmów i no tutaj i Rada, która jest reprezentantem mieszkańców, chce, żeby tutaj się coś wreszcie zmieniło. Dziękuję. Dziękuję. Zostanie to wyjaśnienia. Chciałem tylko jedną rzecz wyjaśnić. Nie mam aż tak znakomitej pamięci, ale pewnie o tym stanowią dokumenty, że nie wszystko, co było kiedyś zrobione
bez naszego udziału było bezsensowne. Ten związek był utworzony dlatego, że na związek można było otrzymać znaczące dotacje na budowę wysypiska, które się kończyło, groziło katastrofą ekologiczną, bo dwa razy się chyba paliło nawet, zaczęło. Więc trzeba było stworzyć związek, żeby pozyskać potężną kasę, wybudować nowoczesne, odpowiadające standardom europejskim wysypisko. I że te gminy były nam potrzebne do zrealizowania tego podstawowego celu, więc pewnie w ramach tego zażądały po jednym przedstawicielu, jednym głosie. Nie dopilnowano, żeby to było proporcjonalnie do udziałów, bo gdyby gminy nie zdeklarowały tej przynależności, to nie otrzymalibyśmy dotacji. Tak sądzę i jeśli głosowaliśmy za tym ja i Mirosław Schneider, to w tej chwili wyjaśniam, że nie popełniliśmy błędu. Dziękuję. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie ma chęci, wobec tego przechodzimy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia zakładu wnioski między gminnego strefa na komunalnym Kraśniku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki w głosowaniu. Nie widzę, kto jest przeciw? Siedemnaście, tak, kto się wstrzymał? Nie ma. Wobec tego uchwała została przyjęta. Nie proszę głosów. Przechodzimy do punktu następnego, którym jest podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania poborów, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wysokości inkasa. Pani Agnieszka Szumlado-Nowy, proszę bardzo. Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Uchwała dotycząca wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru terminów płatności oraz określenia inkasentów i wysokości inkasa. W tej uchwale wprowadziliśmy jedną zmianę dotyczącą poboru inkasa. Wprowadziliśmy zmianę w taki sposób. Chcieliśmy przekazać pobór inkasa kraśnickiemu przedsiębiorstwu KPRM-owi. Powiem krótko. Do tej pory inkasy pobierały osoby prywatne. Uchwała wymaga wskazania konkretnych osób, a czyli były tam w tej uchwale wpisane osoby z imienia i nazwiska. Dlatego też musieliśmy te osoby usunąć i włożyć nowy zapis dotyczący KPRM. Zasadność, może powiem tak, jaka była zasadność takiej zmiany. KPM zarządza wszystkimi naszymi targowiskami miejskimi, jest zarządcą, więc jest cały czas tam na miejscu, odpowiada za czystość, porządek, za no, również za tych wszystkich handlujących, którzy tam przebywają. Także uważamy, że może przejąć również dodatkowo to jedno zadanie. Jest to nasza spółka i myślimy, że po prostu ich działania znacznie polepszą, zwiększą wpływy do budżetu, jeżeli chodzi o kwoty z poboru opłaty targowej. Jeżeli są pytania, będę. Dziękuję. Proszę zabrać głos. Pan Andrzej Kamusin, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, Pani Burmistrz, ja tak krótko tylko powiem, bo tą uchwałę, projekt tej uchwały dyskutowaliśmy na Komisji Inwestycji i powiem szczerze, że uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby KPN mogli przekazać to zadanie i jak najbardziej jestem za, no i zachęcam do tego również pozostałych radnych. Dziękuję. Radny Tadeusz Szłonka. Ricardo, ja jestem takim ekonomistą kiepskim, więc może jestem w błędzie, ale mnie się zapis paragrafu drugiego ustęp 1 nie bardzo podoba, albo nie bardzo go rozumiem, albo nie wiem, czy on jest dobry. Bo mam taką wątpliwość.
Pobór opłaty targowej odbywa się wyłącznie w drodze inkasa przez KPM spółka z siedzibą, który dokonuje inkasa z terenu. Co to jest inkasa? Rozbiór pieniędzy. Nie. Inkaso to jest pobór pieniędzy w zamian za dokument świadczący o wykonaniu operacji. Czyli inkasa nie dokonuje się w moim przeświadczeniu z terenu. Dokonuje się poboru opłaty targowej z terenu targowisk. Takich, 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 takich. Chyba tak. Nie wiem na pewno. Nie będę się upierał, jeśli ktoś w tych sprawie biegłych mnie przekona. Jak ja znam definicję inkasa, to nie dokonuje się go z terenu. To pierwsze. W ustępie drugim tego paragrafu drugiego piszemy, że w przypadku nieobecności inkasenta, jeśli inkasentem jest spółka, to ona będzie nieobecna. Że to jest bezsensowny zapis. I wtedy wysyłamy strażników, którzy nie pobierają opłaty. A inkasent to jest kto? Spółka. Kto dostaje 5%? Wyłoniony w drodze przetargu przez nich inkasent przez spółkę dostaje 5%, czy dostaje spółka 5%? To są wątpliwości moje zgłoszone, proszę mi wyjaśnić. Prosimy o wyjaśnienie, ale nie szło. Szanowni Państwo, inkasentem dla nas jest Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe, więc jeżeli inkasent nie pobierze opłaty targowej, to pobierze ją Straż Miejska. Nie rozumiem. No. Dalej nie rozumiem. Musimy, jeżeli... Nie pobierze kto? KPM nie pobierze tak. Czego? Przedstawiciel KPM-u. KPM. Ale dlaczego nie pobierze? Bo jest chory. Prezes przyjdzie. Szanowni Państwo, ja powiem w ten sposób. Musimy mieć wyznaczone, musimy mieć tak, inkasenta, czyli osobę, bądź tak jak w naszym przypadku KPM, do poboru opłaty i musimy mieć zastępstwo, gdyby drugą osobę wyznaczono, jeżeli ten pierwszy nie będzie mógł pobrać opłaty. Identyczny zapis funkcjonował w poprzedniej wersji uchwały i tego się tutaj tak naprawdę trzymacie. Jeżeli uważacie Państwo, żeby wprowadzić jakieś autopoprawki, to proszę o sugestie. No. Prosimy Pana Murawę. Tak, Panie Radny, co prawda nie wzorowaliśmy się znowu na tych uchwałach z Krakowa. Natomiast naturalnym wydaje się, że jeżeli obecnie inkasentem nie będzie osoba fizyczna, a osoba prawna, to jeżeli jedna osoba, jeżeli osoba prawna, czyli nasz inkasent, KPM, spółka z o.o., nie będzie mogła tych czynności w tym danym momencie dokonać, to w zamian za jednego inkasenta osoby prawnej będzie to robić drugi inkasent, czyli również osoba prawna, rozumiem, Straż Miejska. I to ty. To tak będzie ci tak mówię, myślę. Straż Miejska będzie ci nowy tam budżet miasta, czy Szanowni Państwo, do tej pory to w ten sam sposób funkcjonowało i były przypadki, kiedy inkasent nie mógł pobrać opłaty targowej i robiła to Straż Miejska. Proszę Panie Radny. Przysięgam, no nie chcę mucić słomy, ale proszę Państwa, jeśli wybieraliśmy inkasenta z nazwiska i z imienia, z którym była umowa, który miał 5% od zebranej kasy i on nie przyszedł, to szli strażnicy. Ale teraz, jeśli to jest przedsiębiorstwo, spółka, to powinniśmy mieć z nimi umowę, że mają to robić i koniec, kropka. Jak nie robią, to płacą karę. Albo dajmy to od początku straży, nie będzie nas nic kosztować, nie będziemy tracić 5%. Niech straż zarabia. A tu jest ni kaka, ni bzi-bzi. Ani tak, ani tak. Nie wiadomo, o co chodzi. Nie może spółka zebrać. No dlaczego spółka nie może zebrać? Niech ustali dwóch inkasentów, 5, 7. Proszę Pana Jarskiego. Tak krótko, my rozpoczynamy sprawę, że to KPM nie może pobrać, ale odrzucimy sytuację, że sprzedawca nie chce zapłacić. A to jest dlaczego? Właśnie, to jest to samo.
On wtedy straży przyjdzie i może z mocy prawa jako straż miejska. To jest postępowanie w sprawie poboru walki skarbowej. Dziękuję panu radnemu. Panie Agnieszka, chciałbym prosić jeszcze o wyjaśnienie. Zadaniem Straży Miejskiej jest również pobór opłaty targowej, więc ja bym ten zapis zostawiła. No, mogą się wydarzyć różne sytuacje. Ja nie mówię, my i tak będziemy sporządzać oczywiście umowę z KPR-em, jeżeli chodzi o pobór tej opłaty, ale zawsze dobrze mieć jakieś zabezpieczenie. No, wszystkie gminy to robią. Mamy to w zadaniach Straży Miejskiej. Jeżeli uchwała wymaga określenia konkretnych osób, bądź z imienia i nazwiska, wskazania konkretnej osoby, no to wskażmy również tą Straż Miejską. Myślę, że pani mecenas może tutaj wspomoże mnie w odpowiedzi. Dziękujemy. Jeszcze głos chciał zabrać radny Janusz, proszę. Ja tak krótko, bo już tam nie będę szedł. Jeśli pobór tej opłaty targowej jest tak oczywisty, to ja proponuję usunąć ten drugi i to wszystko. Ale to mamy się zapowiedzieli w tej czasie. Ja dobrze wysłał. Ja to jest to KPM właściwego pracownika wysłało w cel poboru. Mamy jeden z nich. Wydaje mi się, że jeśli to wszystko tak jedno z drugim, to jest oczywiste, że jeśli inkasent z KPM nie może pójść i pobrać opłaty, albo żaden inny pracownik w imieniu miasta może zebrać to Straż Miejska i to jest oczywiste, to proponuję punkt drugi. Dziękujemy. Prosimy panią radcę o rozwianie naszych wątpliwości. Co o tym zapisie? Może czy nie może? Dobra, rano, Państwo Przewodniczący, zadaniem tej uchwały jest ustalenie, określenie inkasentów i wysokość inkasa. Także jeżeli tutaj jest wolą Rady i Burmistrza, który wnosi tę uchwałę, ustalenie inkasentem KPM-u, spółki z o.o., no to jest to ustalone i o tym mówi paragraf drugi, jednoznacznie. I to jest inkasent, to jest osoba prawna, więc nie może osoba prawna, dopóki jest zarejestrowana w odpowiednich rejestrach, tutaj w tym przypadku w Krajowym Rejestrze Sądowym, bo to jest spółka z o.o., nie może być nieobecna. No nie może być nieobecna i taki zapis może powodować nieważność tej uchwały. Dlatego ja bym proponowała, żeby ten paragraf, ten ustęp drugi wykreślić. I tak samo bym wykreśliła ten paragraf, ten ustęp piąty. Dlatego, że pracownicy Straży Miejskiej, to trzeba by ustanowić również inkasentów. Trzeba by ustanowić dwóch inkasentów. KPM i Straż Miejską. I wtedy by uchwała w takim kształcie mogła zaistnieć. Natomiast jeżeli ustanawiamy tylko KPM, to nie może Straż Miejska zastępować KPM. Musiało być ustalone jako inkasent Straż Miejska. Także no, tutaj stawiam pod rozwagę pani kierownik, czy tutaj ustanowimy również Straż Miejską tym inkasentem, czy tylko KPM. Można zapisać, że i ten, i ten, i ten, i ten, i proszę pani szefowa. Szanowni Państwo, jeżeli podejmiemy w tym momencie uchwałę w Straży Miejskiej, to będziemy mieć miesiąc czasu sytuację taką bez poboru opłaty targowej, ponieważ podjęcie uchwały w tym momencie, mamy koniec lutego, my zaraz po podjęciu tej uchwały musimy wypowiedzieć umowę inkasentom, którzy w tym momencie tą umowę mają zawartą na podstawie wcześniejszej uchwały. Termin wypowiedzenia umowy jest jednomiesięczny. Bez świadczenia tutaj ewentualnych usług, więc przez miesiąc marzec może być sytuacja taka, że nie będziemy mogli pobrać opłaty targowej, jeżeli
Straż Miejska nie będzie do tego upoważniona. Ale w tym okresie wypowiedzenia przecież no, nie mogą, oczywiście. Ale nie muszą. Ale kto nie musi? Inkasent. Inkasent. A Straż Miejska nie będzie upoważniona do poboru tej opłaty. A w poprzedniej było upoważnione. Było w tej samej formie. No właśnie, czy tam to działa? Potrzeba dnia w życiu. Ale tutaj mamy zapis, że traci moc uchwała, która obowiązywała wcześniej, więc musimy przejść dalej. Od ogłoszenia ustawy. No więc jeszcze raz, może w ten sposób. Podjęcie tej uchwały, podejmiemy ją teraz, za miesiąc bądź półtorej, bo nie zakładam, że szybciej. Tutaj chodzi o to, że dokumenty trafią teraz do nadzoru. Zanim nadzór opublikuje tą uchwałę, po 14 dniach ona wejdzie w życie. Więc, a my musimy wypowiedzieć umowę temu naszemu, tej osobie, która wcześniej miała w uchwale, już w tym momencie, do końca lutego, żeby ten termin wypowiedzenia miesięczny zachować. Czyli mamy marzec, więc początek kwietnia to jest sytuacja, kiedy zostaniemy bez możliwości poboru opłaty targowej, bo nie będzie mogła robić tego Straż Miejska. Ale mówię, że można też wyznaczyć Straż Miejską. No więc proszę o składanie jakiejś propozycji. Dziękujemy. Zapisuję to do szkoły. Panie kierownik, jeśli po pierwsze, projekt uchwały nie zawiera paragrafu o tym, od kiedy obowiązuje uchwała. To jest błąd. Rozumiem, że powinno być 14 dni po opublikowaniu w dzienniku. Tak? Gdzie jest ta pisa? Panie przewodniczący, jest na następnej stronie. Przepraszam, ale tutaj akurat tak ten program. A to się ładnie wydrukowało za pieczątkami. Tak. A szkoda. Przepraszam. Pieczątki też są na drugiej stronie. Na drugiej stronie też. No dobrze, ale nie spodziewałem się, że jak tu strony zostało, to ktoś paragraf siódmy przeniósł na drugą stronę. Okej. Wycofuję tę uwagę. Ale to rodzi taki skutek, że jeśli ta nowa uchwała nie wejdzie w życie, to w całości to będzie obowiązywać poprzednio.